Zanim sięgniesz po leki czy zabiegi, warto przyjrzeć się naturalnym sposobom wspierania zdrowia włosów. Składniki odżywcze, które dostarczamy z dietą, mają ogromne znaczenie dla mieszków włosowych. W tej części opowiem o tych, które są najczęściej wymieniane w kontekście łysienia i podzielę się tym, co na ich temat mówi nauka. Białko, witaminy i składniki mineralne pełnią ważną rolę w utrzymaniu zdrowych włosów. Warto zadbać o ich odpowiednią podaż. Pierwszą witaminą, o której chciałabym powiedzieć, jest biotyna, czyli witamina B7. Uczestniczy ona w przemianach glukozy, tłuszczów i aminokwasów. Pełni również funkcję w regulacji ekspresji genów, wpływających m.in. na produkcję białek w mieszkach włosowych. Teoretycznie może mieć więc znaczenie dla kondycji włosów, stąd jej obecność w wielu suplementach na włosy, skórę i paznokcie. Niedobór biotyny może rzeczywiście prowadzić do wypadania włosów, ale u zdrowych kobiet jedzących różnorodnie występuje on bardzo rzadko. Biotynę znajdziemy m.in. w orzechach, nasionach roślin strączkowych, pełnych ziarnach, niełuskanym ryżu i żółtkach jaj. Utrata włosów związana z niedoborem biotyny może obejmować nie tylko owłosioną skórę głowy, ale również brwi, rzęsy i owłosienie innych części ciała. Jednak takie przypadki są najczęściej wynikiem chorób genetycznych lub długotrwałego stosowania niektórych leków, np. przeciwpadaczkowych czy silnych retinoidów stosowanych w leczeniu trądziku. Czy warto suplementować biotynę w łysieniu, jeśli nie mamy niedoboru? Niestety, mimo dużej popularności takich suplementów, nie ma dowodów naukowych potwierdzających ich skuteczność. Dotychczasowe przeglądy badań nie wykazały, aby biotyna miała realny wpływ na porost włosów u osób z prawidłowym poziomem tej witaminy. W jednym badaniu zauważono poprawę w łysieniu, ale pacjenci przyjmowali równocześnie inne substancje. Dlatego nie da się jednoznacznie stwierdzić, że to zasługa biotyny. Co istotne, suplementacja dużymi dawkami biotyny może zaburzać wyniki niektórych badań laboratoryjnych, m.in. poziomu hormonów tarczycy, estradiolu czy markerów sercowych, co może prowadzić do błędnej diagnozy. Podsumowując, jeśli nie masz stwierdzonego niedoboru biotyny, jej suplementacja raczej nie wpłynie na poprawę wzrostu włosów. Następna na liście jest witamina D, jedna z najczęściej badanych w kontekście zdrowia ogólnego i łysienia. Organizm pozyskuje ją zarówno z diety, tłuste ryby, żółtka jaj, z suplementów, a przede wszystkim z syntezy skórnej pod wpływem promieniowania UVB. W badaniach na modelach zwierzęcych wykazano, że witamina D odgrywa ważną rolę w cyklu wzrostu włosa. Myszy pozbawione receptorów witaminy D rozwijały ubytki owłosienia. U ludzi niedobór witaminy D może być związany z łysieniem plackowatym, chorobą o podłożu autoimmunologicznym. W przypadku innych form łysienia, takich jak telogenowe czy androgenowe, dostępne dane są niejednoznaczne, a skuteczność suplementacji witaminy D nie została jednoznacznie potwierdzona w badaniach klinicznych. Obecnie brakuje dowodów na skuteczność suplementacji witaminy D w zapobieganiu czy leczeniu tych form łysienia, dlatego nie jest ona standardowo zalecana w terapii kobiet po menopauzie z łysieniem innym niż autoimmunologiczna. Mimo to warto dbać o prawidłowy poziom witaminy D przez cały rok. Niezależnie od problemów z włosami, ze względu na jej szeroki wpływ na zdrowie kości, odporność i stan zapalny. Żelazo to pierwiastek niezbędny nie tylko do transportu tlenu w organizmie, ale także do syntezy DNA w szybko dzielących się komórkach, takich jak komórki w mieszku włosowym. Dlatego jego niedobór może wpływać na osłabienie wzrostu włosów i ich nadmierne wypadanie. Niedobór żelaza jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadania włosów u kobiet, zwłaszcza po menopauzie. U części kobiet stwierdza się niskie zapasy żelaza, czyli niski poziom ferytyny, nawet jeśli nie mają anemii. Choć badania nie są jednoznaczne, wielu ekspertów uznaje, że ferytyna poniżej 40 nanogramów na mililitr może być związana z telogenowym wypadaniem włosów i zaleca suplementację u takich pacjentek. Ferytyna to marker zapasów żelaza w organizmie i najczulszy parametr do wczesnego wykrycia niedoboru. Warto jednak pamiętać, że ferytyna może fałszywie wzrosnąć przy infekcjach, stanach zapalnych czy chorobach przewlekłych. Dlatego jej interpretacja zawsze powinna uwzględniać szerszy kontekst zdrowotny. Do produktów bogatych w żelazo należą m.in. mięso i wątróbka,
czyli źródła dobrze przyswajalnego żelaza chemowego, oraz rośliny strączkowe, tofu, natka pietruszki, szpinak i żółtko jaja. Choć żelazo z produktów roślinnych i jaj jest gorzej przyswajalne. Dla lepszego wchłaniania żelaza warto łączyć jego suplementację z witaminą C. Wegankom i wegetariankom dodatkowo zaleca się przyjmowanie L-lizyny, która może wspierać wchłanianie żelaza z diety roślinnej. W profilaktyce niedoboru żelaza ważne są nie tylko dieta i ewentualna suplementacja, ale także rozpoznanie przyczyn utraty żelaza. Na przykład obfitych miesiączek w przeszłości, chorób przewodu pokarmowego czy stosowania leków zmniejszających wchłanianie, jak inhibitory pompy protonowej, w skrócie leki IPP, na przykład omeprazol, czyli popularny lek na refluks. Suplementacja żelazem powinna być prowadzona ostrożnie. Nadmiar może wywoływać skutki uboczne, takie jak bóle brzucha, zaparcia, nudności, a w wysokich dawkach nawet poważne zatrucia. Dlatego decyzję o suplementacji najlepiej podejmować po konsultacji z lekarzem i oznaczeniu ferrytyny. A jeśli chcesz dowiadywać się więcej o tym, jak wspierać swoje zdrowie i urodę po 50, zasubskrybuj ten kanał, polub ten film i kliknij dzwoneczek. To naprawdę pomaga mi docierać do innych kobiet, które mogą potrzebować tej wiedzy. Białko odgrywa kluczową rolę w zdrowiu włosów. Stanowi bowiem podstawowy budulec keratyny, z której zbudowane są włosy. Jego niedobór może prowadzić do ich ścieńczenia, łamliwości, a nawet nadmiernego wypadania. W skrajnych przypadkach, takich jak niedożywienie białkowo-kaloryczne, obserwuje się gwałtowne wypadanie włosów, a także zmiany ich koloru i struktury. U osób starszych i kobiet po menopauzie niedobory białka są częstsze, zwłaszcza przy niskokalorycznych dietach, problemach z trawieniem lub długotrwałych chorobach. W diecie warto więc zadbać o odpowiednią podaż białka. Zalecana ilość to około 0,8 g na każdy kilogram masy ciała dziennie, choć niektóre źródła sugerują wyższe wartości dla osób starszych. Białko z produktów zwierzęcych, takich jak jaja, mięso, ryby, twaróg czy ser żółty, jest najlepiej przyswajalne. Dobre źródła roślinne, takie jak tofu, rośliny strączkowe czy orzechy, również mogą wspierać dietę, choć mają nieco niższą przyswajalność i warto je ze sobą łączyć. Odpowiednia ilość pełnowartościowego białka może wspierać regenerację mieszków włosowych i zapobiegać ich osłabieniu. Witamina E to rozpuszczalna w tłuszczach witamina o silnych właściwościach przeciwutleniających, szczególnie ważna dla ochrony błon komórkowych przed stresem oksydacyjnym. Badania laboratoryjne wskazują, że stres oksydacyjny odgrywa istotną rolę w powstawaniu łysienia androgenowego, co sugeruje potencjalne znaczenie witaminy E w tych procesach. Jednak wyniki badań klinicznych dotyczących wpływu witaminy E na wypadanie włosów są niejednoznaczne. Jedne wykazały niższy poziom witaminy E u osób z łysieniem, inne nie potwierdziły takiego związku. Brakuje silnych dowodów na korzyści witaminy E w przypadku prawidłowego poziomu tej witaminy. Nadmierne dawki mogą natomiast prowadzić do negatywnych skutków, takich jak zahamowanie wzrostu włosów. Witaminę E można znaleźć m.in. w olejach roślinnych, orzechach, migdałach, nasionach słonecznika. Konieczne są dalsze badania, aby dokładniej poznać rolę witaminy E w utrzymaniu i wzroście włosów. Cynk wpływa na rozwój mieszków włosowych, natomiast jego niedobór objawia się m.in. łamliwością włosów oraz ich wypadaniem. U osób z potwierdzonym niedoborem suplementacja cynku często poprawia stan włosów. Jednak u pacjentów bez udokumentowanego niedoboru efekty są mniej pewne. Najlepiej przyswajalnym źródłem cynku są produkty pochodzenia zwierzęcego, przede wszystkim ostrygi, drób, jaja i ryby. Choć cynk występuje także w roślinach strączkowych, orzechach czy pełnych ziarnach, jego wchłanianie z tych produktów jest ograniczone przez obecność fitynianów. Dlatego osoby na diecie wegetariańskiej powinny szczególnie dbać o odpowiednią podaż i biodostępność cynku. Nadmierne przyjmowanie cynku może natomiast prowadzić do niekorzystnych skutków, takich jak nudności, zaburzenia wchłaniania miedzi i żelaza, czy obniżona odporność. Dlatego ważne jest zachowanie odpowiedniego poziomu spożycia.
Selen to ważny pierwiastek śladowy, który wspiera organizm w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym. Choć badania na zwierzętach sugerują, że niedobór selenu może prowadzić do wypadania włosów, to u ludzi jego wpływ na mieszki włosowe nie został jeszcze dokładnie poznany. Wiadomo jednak, że zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki poziom selenu mogą negatywnie wpływać na włosy. W skrajnych przypadkach zatrucia, np. po spożyciu bardzo dużych ilości suplementów lub orzechów brazylijskich, może dojść nawet do znacznej utraty owłosienia. Ponieważ niedobory selenu są rzadkie, a jego nadmiar może być szkodliwy, nie zaleca się suplementacji bez wcześniejszego potwierdzenia niedoboru. Selen znajdziemy m.in. w rybach takich jak tuńczyk, łosoś, halibut, dorsz, w mięsie, jajkach, nasionach słonecznika i produktach pełnoziarnistych, a także we wspomnianych wcześniej orzechach brazylijskich, które są wyjątkowo bogate w ten pierwiastek. Dlatego ich nadmierne spożycie może łatwo doprowadzić do nadmiaru selenu w organizmie. Witamina A odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wspiera wzrok, odporność i procesy wzrostu komórek. Jednak jej nadmiar może być szkodliwy także dla włosów. Nadmierne spożycie witaminy A, zwłaszcza z suplementów i produktów zwierzęcych, wiąże się z ryzykiem wypadania włosów. Hiperwitaminoza A może prowadzić do zmniejszenia liczby włosów, ich zagęszczenia oraz skrócenia fazy wzrostu. Takie działanie zaobserwowano m.in. u osób przyjmujących izotretynoinę, pochodną witaminę A stosowaną w leczeniu trądziku, a także w opisanych przypadkach nadmiernej suplementacji. W jednym z nich kobieta poddana dializie traciła włosy w wyniku regularnego przyjmowania niewielkich, ale przekraczających zapotrzebowanie dawek witaminy A. Po odstawieniu suplementu problem ustąpił. Dlatego warto pamiętać, że witamina A jest potrzebna, ale w nadmiarze może zaszkodzić również naszym włosom. Pamiętajmy, że dobrym źródłem witaminy A w diecie są produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak wątróbka, żółtka jaj, masło i pełnotłuste mleko. W formie prowitaminy A, czyli beta-karotenu, występuje także w warzywach, zwłaszcza w marchwi, batatach, dyni, szpinaku i jarmużu. Witamina B2, czyli riboflawina, odgrywa istotną rolę w przemianach metabolicznych i produkcji energii w komórkach. Choć jej niedobór jest rzadki, może prowadzić m.in. do osłabienia struktury włosów i ich wypadania. Witamina B2 wspiera prawidłowe funkcjonowanie mieszków włosowych, ale obecnie brak dowodów, by suplementacja riboflawiny przynosiła korzyści osobom bez niedoboru. Dobrymi źródłami witaminy B2 w diecie są m.in. mleko i jego przetwory, jaja, mięso, ryby, orzechy, zielone warzywa liściaste oraz produkty pełnoziarniste. Na koniec warto wspomnieć o witaminie B12 i kwasie foliowym, składnikach niezbędnych w procesach syntezy DNA i podziału komórek, co teoretycznie mogłoby mieć znaczenie dla szybko dzielących się komórek mieszków włosowych. Jednak dostępne badania nie potwierdzają jednoznacznego związku pomiędzy poziomem tych witamin a łysieniem, zarówno w łysieniu telogenowym, jak i androgenowym. Dlatego nie zaleca się rutynowego oznaczania ani suplementacji B12 i kwasu foliowego w diagnostyce łysienia. Witamina B12 występuje wyłącznie w produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso, ryby, jaja i nabiał, dlatego osoby stosujące dietę wegańską powinny ją suplementować. Kwas foliowy, czyli witaminę B9, znajdziemy natomiast w zielonych warzywach liściastych, roślinach strączkowych, cytrusach i produktach pełnoziarnistych. Jak widzisz, łysienie po menopauzie to temat złożony. Przyczyn może być wiele, a każdy przypadek warto rozpatrywać indywidualnie. Choć suplementy diety kuszą łatwymi rozwiązaniami, to bez zadbania o podstawy, jak dieta, poziom żelaza czy odpowiednia ilość białka, trudno oczekiwać spektakularnych efektów. A jeśli chcesz, w osobnym odcinku mogę omówić działanie popularnych ekstraktów roślinnych, takich jak ze skrzypu polnego czy pokrzywy. Daj znać w komentarzu, jeśli Cię to interesuje. I jak zawsze, jeśli ten film był dla Ciebie pomocny,
polub go, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek. Dzięki temu łatwiej mi docierać z tą wiedzą do innych kobiet po 50, które również mogą się zmagać z tym problemem. Dziękuję, że tu jesteś i do zobaczenia w kolejnym odcinku.